Witajcie moi drodzy, 25 odcinek przed wami. GTA Advance ponownie rusza do końca. Już naprawdę niedużo nam zostało w tej grze, tak jak pamiętam. Zostało nam 7 misji, 8, coś w tym rodzaju. I dziś zaczniemy robić paczki. Od razu przy 70 zdobędziemy karabinek maszynowy typu AK-47. Następny z kolejnych będzie na linii Y-233 i po prostu musimy śmigać do 17. Aż tak jest daleko. Dobra, no i jeżeli mamy 17, no to musimy na linii 17 być w X-owej, natomiast w Y-owej 196. Więc troszkę przyspieszę. Będzie tutaj na chodniku. No i dobra. No i pomału z przerwami będę wam pokazywał co i jak.
porządeczku, zrobiliśmy wszystkie paczki. Chciałem zrobić bardziej odcinek bez mojego komentarza. Otrzymaliśmy $1 000 000. Dalej nam się przelewa. Czekamy, aż się do końca cała sumka nam się wpłaci. A my w ten czas zapiszemy sobie grę. Dalej ta suma będzie leciała, dopóki się nie skończy. I jest taki ciekawy glitch związany z tym przeliczaniem, znaczy doliczaniem nam tym, tego $1 000 000, że jeśli przegramy, przykładowo złapie nas policja, to wtedy nam do pewnego momentu, kiedy już nas policja złapie, to będziemy już mieli tyle pieniędzy w momencie, kiedy nas złapała. Nie będzie nam dokańczało przesyłania nam $1 000 000. Nie dokończy nam tego. I tu trzeba uważać akurat. Tu trzeba uważać, żeby nie dadnąć przypadkowo. No bo to trochę, jak widać, trwa. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Śmiesznie? Albo żeby była konsekwencja tego, że masz $1 000 000, to teraz wytrzymaj bez utraty zdrowia, życia? No ciekawe, ciekawe. No ale tutaj nas raczej nikt nie zabije, bo mają takiego cela, jakby które mieli jedno oko, albo mieli pół oka wyssanego. Dobra. Niech nam się przeleje do końca i wtedy zapiszemy grę. To będzie wszystko z tego odcinka. Podejrzewam, że no już mówię, będziemy robili bardziej misje. Na koniec może zostawimy sobie te bardziej hardkorowe rzeczy. Może w międzyczasie taksówkę wreszcie ruszę. Jakoś nie mam przekonania do tej taksówki. I co jeszcze? I co jeszcze? No wyścigi. Wyścigi warto zrobić. Ostatnie misje policyjne i strażackie dla straży pożarnej. To wszystko raczej będzie. Już tam nic więcej nie ma. Oj, strasznie długo się przelewa. O, poczekamy sobie trochę. Przewijając. O, no i dobra, zakończyło nam się przelewanie kasy. Kurde, strasznie to jest długie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? 8, 8, 6 rakiet. Można mieć maksymalnie. Dobra, uzupełnijmy sobie zdrowie na następne misje. I amunicję też. Setka i pistolet. Zostanie nam pistolet tylko. Jeszcze taka mała informacja na koniec. Pomału będę przenosił wszystkie moje plany let's playowe na mój 4. kanał. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam was do sprawdzenia tego kanału. Tam jeszcze nic nie ma, jeszcze nic tam nie jest wstawione, ale za niedługo wezmę się za oddzielne serie. Nie będę już tutaj tego wrzucał na główny kanał, bo uważam, że to jest dla was nic ciekawego. A tą tematykę warto sobie podzielić na oddzielny kanał, żeby miało to ręce i nogi. W porządku. Bardzo was pozdrawiam. Jeśli wam ten przewodnik po paczkach pomógł, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście komentarze jak najbardziej będą mile widziane. Negatywne i pozytywne też, tym bardziej te negatywne, bo jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, ale mam nadzieję, że będzie więcej pozytywów niż negatywów. No to jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia.